lutym wypuściłem dla Was materiał z wyborem motocykla i wybraliście dużego Versysa. Słowo się rzekło i przez cały luty szukałem tego motocykla. One oscylowały od 35 do 45 tysięcy złotych, więc spory rozstrzał. I pod koniec lutego pojechałem i kupiłem. Kupiłem ten oto motocykl, który tutaj można zobaczyć i za chwilę go sobie obejrzymy z bliska. I kiedy to nagrywam, jest początek kwietnia. Dlaczego tak długo? Bo na początku była duża euforia, a później przyszło takie lekkie rozczarowanie i załamanie, bo czy na pewno udało mi się kupić bardzo dobry, bezwypadkowy motocykl? Uwaga, mały spoiler. Nie chciałbym, żebyście po tym filmie mieli wrażenie, że mam pretensje do osoby, od której kupiłem ten motocykl, że mnie, nie wiem, oszukała czy coś w tym stylu, bo to nieprawda. Myślę, że był właściciel tego motocykla, czyli tego Versysa 1000, był w 100% przekonany o tym, że ma świetny motocykl w super stanie technicznym, kompletnie bezwypadkowy. I dopiero ja zweryfikowałem, że przynajmniej jedna z tych rzeczy nie jest do końca prawdą. Tak samo jak zresztą 70% motocykli używanych w Polsce, które były mniej lub bardziej wypadkowe. Jaki to jest motocykl? Jest to Kawasaki Versys 1000 z 2016 roku. Jak możecie zobaczyć, ma pełen zestaw dodatków, czyli mówimy tutaj o wersji Tourer Plus. Kiedy jechałem po ten motocykl, to najpierw sprawdziłem go przez internet na tyle, na ile mogłem go sprawdzić. Czyli wykupiłem sobie płatne raporty i niewiele z nich wynikło. Jakby w zasadzie nic. Później dostałem dane, żeby sprawdzić sobie motocykl w Cepiku, ponieważ ten motocykl pierwsze 4 lata spędzi we Włoszech. Niecałe 4 lata, a później został sprowadzony do Polski i od tego momentu już jakby cała droga jest łatwa, prosta i widoczna razem z przebiegiem. A że mam jeszcze jakieś stare znajomości w Kawasaki, to do nich również zadzwoniłem, podałem numer VIN, sprawdziliśmy sobie ten motocykl, czy zgadza się na przykład wersja wyposażenia oraz malowanie ze stanem faktycznym. I to się potwierdziło, że faktycznie jakby ten motocykl wychodził w tym malowaniu, w tej wersji tutaj nic nie jest jakby dokupione, tylko on taki powinien być. Okazało się też, że przebieg jest prawidłowy, czyli ten motocykl, jak go kupowałem, miał niecałe 42 tysiące kilometrów, w tej chwili nieco więcej i to też się udało potwierdzić. Natomiast w żaden sposób nie udało się potwierdzić bezwypadkowości lub wypadkowości tego motocykla. Nigdzie nie było to zapisane w żadnym z raportów czy w serwisach Kawasaki. Nie jesteśmy w stanie tego zweryfikować. Nigdzie nie było zapisane, czy on był wypadkowy, czy bezwypadkowy, jedynie przebieg i czynności serwisowe. Kiedy to już wszystko potwierdziłem, rozmawiałem też długo z właścicielem. Pytałem się go właśnie o takie rzeczy eksploatacyjne. No i tutaj wyszło na to, że właściciel kupił ten motocykl trochę z przypadku, bo jego znajomi mają motocykle i on też stwierdził, żeby z nimi trochę pojeździć, że to może być fajna przygoda, ale ostatecznie nie było to dla niego. Nie spodobał mu się tak, jak myślał, że mu się to spodoba. I po 2 latach ten motocykl miał bardzo niewielki przebieg w jego rękach i stwierdził, że to jest dobry czas, żeby go sprzedać i kupić sobie jakieś fajniejsze, mocne auto. I kiedy rozmawiasz z taką osobą, przyjeżdżasz do niej, okazuje się, że jest to osoba zarządzająca dużą firmą, poważna osoba, która ma też bardzo fajne, luksusowe, można powiedzieć, samochody. I do tego zaprasza cię, żebyś obejrzał sobie ten motocykl dokładnie, opowiada ci o nim. Zachęca cię do tego, żebyś sprawdził na wszelkie możliwe sposoby ten motocykl tam u niego, żebyś też się nim przejechał i tak dalej. I opowiada, jakby odpowiada na wszystkie twoje pytania, no to puszczają ci w głowie jakiekolwiek kontrolki czy hamulce puszczają, no bo przecież taka osoba po pierwsze nie jest to handlarz, a po drugie taka osoba nie jeździłaby motocyklem kiepskim, skoro stać go na to, żeby kupić dobry motocykl, więc dla siebie też na pewno by kupiła dobry motocykl. Okej, nie potrzebowała nowego, kupię sobie używany z drugiej ręki albo nawet z trzeciej ręki, ale dobry motocykl i mówiła też o tym, że kupowała go z kolegami motocyklistami doświadczonymi, z czego jeden jest rzeczoznawcą motoryzacyjnym, nie motocyklowym, ale motoryzacyjnym. I myślisz sobie, że no to jest wymarzona maszyna. I zaczynasz go sobie sprawdzać. Owiewki, najpierw owiewki, tak. Generalnie malowanie, tak jak Wam mówiłem, zgadza się z tym, co powinno tutaj być. Owiewki są w fajnym, ładnym stanie. Widać w niektórych miejscach, jak chociażby tutaj na handbarach, które też, uwaga, z jednej i z drugiej strony są oryginalne od Kawasaki. Widać gdzieś tam, że gdzieś tu jakieś ślady użytkowania były, jak na 42 tysiące kilometrów to musiało być, ale one są naprawdę bardzo, bardzo delikatne. Wszędzie mamy wybite homologacje, więc lampy wszystkie, nawet te dodatkowe lampy, wszystkie są oryginalne, kierunkowskazy też. Mamy tutaj
Crash Pady, które też są Kawasaki oryginalne. Jeżeli motocykl jest powypadkowy, to przeważnie właśnie tych akcesoriów oryginalnych nie ma, albo w ogóle nie ma tych akcesoriów. Do tego mamy oryginalne kufry z naklejkami, wszystkie działające, tak samo ten centralny. Do tego pod siedzeniem, jak zobaczymy, o, możemy sobie... Siedzenie to jest akcesoryjna kanapa akurat, która jest niższa niż oryginalna, ale bardziej miękka, tak? Nie ma słowa miękciejsza chyba. No generalnie jest to bardzo wygodna kanapa. I teraz, jeżeli sobie zajrzymy sobie pod kanapę, to tutaj generalnie też jest czysto. Ja miałem już motocykle, gdzie widać na przykład tutaj było, że owiewki były malowane albo czegoś brakowało, a tutaj generalnie jest czyściutko. To też jest ważna informacja. Wszystkie bezpieczniki, wszystko jest, zgadza się. Kanapa, tak jak mówiłem przed chwilą, ogromna. No i to wszystko sprawiło, że nie miałem specjalnej wątpliwości, czy ten motocykl jest w dobrym stanie, no bo wszystko wskazuje na to, że jest w dobrym stanie. To, co okazało się na początku, już przed jazdą testową, a o czym nie wiedziałem po rozmowie z właścicielem, to fakt na przykład, że nie działa tutaj wskaźnik temperatury zewnętrznej. Jest on po prostu zepsuty, ale szybko sobie sprawdziłem, że taki wskaźnik oryginalny w ASO kosztuje około 100-parunastu złotych, więc nie jest to żaden problem. Na samym początku jazdy próbnej okazało się też, że opony są już beznadziejne. To były wprawdzie Metzelery i jeszcze miały nawet bieżnik. Tutaj wrzucę Wam zdjęcie, jak to wyglądało przed chwilą, ponieważ te opony już wymieniłem na inne, więc on w tej chwili jest na świeżych gumach. No w ogóle nie trzymały, nie? Jakby nawet teraz, jak jeszcze kilka dni temu jeździłem i było ciepło, to czuć było, że ta tylna opona się ślizga, jest wyząbkowana. No ona generalnie nie ma już żadnych swoich właściwości. No i dodajmy do tego, że kiedy go kupowałem w lutym, to temperatura była od 4 do 6 stopni tego dnia i jak my przyjechaliśmy, to akurat przestało lać, nie? Były ogromne kałuże, było bardzo mokro, a chwilę po tym, jak odjeżdżaliśmy, znów lało, więc ja miałem takie krótkie okienko pogodowe, kiedy ulice są totalnie zalane, są ogromne kałuże, ale akurat w tym momencie nie pada. Natomiast dodajmy do tego jeszcze słabe opony i okazuje się, że jazda próbna no, trwała tam, nie wiem, z 15 minut. I no, sprawdziłem tyle, że motocykl przyspiesza poprawnie, tak, że kontrola trakcji działa, bo działało tam dosyć mocno, że na dwójce, trójce jak przywalisz praktycznie do odcięcia, to on ma tą moc, rozpędza się. Podczas hamowania nic nie wibruje, bo często jest tak, że właśnie ściąga albo wibruje i wtedy wiesz, że to już jakby nie warto się tym interesować dalej. Tutaj nic z tych rzeczy się nie działo, więc jakby zakończyłem tą jazdę testową, zacząłem negocjować cenę, bo motocykl mi się generalnie spodobał. Wszystko praktycznie w oryginale, ok, jest sprowadzony z zagranicy, dokładnie z Włoch, jak 90% Versusów czy tam innych motocykli, bo to jest też ważna informacja. Kiedy oglądałem te Versusy, to 20 z nich, powiedzmy, które obejrzałem, to tylko dwa były z polskiego salonu i one kosztowały około 44 do 46 tysięcy złotych z podobnym przebiegiem. Wszystkie inne były sprowadzone i te motocykle zaczynają się od 33-35 tysięcy złotych. Ten był wystawiony za 39 tysięcy złotych. Ostatecznie udało się go kupić za 37,5 tysiąca złotych. Po ostrych negocjacjach, które były naprawdę bardzo ciężkie, bo właściciel był pewien, że jak nie ja, no to za chwilę przyjedzie ktoś inny i on go spokojnie sprzeda, no bo tutaj nie ma nic do ukrycia. I wiecie, to wszystko sprawiło, że mówię, no dobra, no to będzie to, nie? Chciałem kupić używany motocykl z pewnym przebiegiem, ale w dobrym stanie, serwisować go sobie i jeździć. I tak też się stało. Kupiłem ten motocykl, przywieźliśmy go z powrotem. Do ceny kupna tak naprawdę trzeba by jeszcze właśnie doliczyć koszt transportu. Jechaliśmy busem w jedną i w drugą stronę. Wynajęcie busa nie było drogie, bo tam około 250 zł paliwo plus autostrada, plus podatek za ten motocykl 750 zł, tyle wyszło, plus kupno i założenie nowych opon i przekroczył delikatnie 40 tysięcy złotych. Ile? Więc można powiedzieć, że około 40 tysięcy złotych ten motocykl mnie kosztował, do tego trzeba zrobić ten pierwszy serwis, taki pozakupowy, czyli filtry, oleje. Do tego dokupiłem jeszcze większą szybę, bo ta nie dość, że jest mała, to jeszcze jest strasznie, nie wiem czy będzie widać, ale ona jest strasznie porysowana, naprawdę strasznie porysowana. Więc powiedzmy, że około 41,5 tysiąca złotych ten motocykl tak na gotowo będzie mnie kosztował, na gotowo na teraz, bo pamiętajmy o tym, że on ma 42 tysiące przebiegu, więc najpóźniej w przyszłym roku, kiedy przekroczy 50 tysięcy kilometrów, trzeba będzie rozebrać silnik i zajrzeć do środka, zrobić zawory.
przy okazji, jak już zaczniemy robić zawory, to sprawdzić rozrząd albo nawet go zrobić, bo jak już będzie otwarty silnik, no to za jednym zamachem można też wymienić rozrząd, wymienić świece, więc wtedy ten serwis będzie trochę droższy, ale tak czy siak taki serwis trzeba będzie zrobić. Co ciekawe, ze wszystkich Versusów, które oglądałem i które miały przebiegi właśnie między 50-60 tysięcy kilometrów, to nikt nie mówił o tym, że on miał jakiś większy serwis zrobiony, więc przypuszczam, że wszystkie właśnie były przed. Przeszedł motocykl oczywiście przegląd bez żadnych problemów, no i pojechałem do mojego zaprzyjaźnionego mechanika, który wprawdzie zajmuje się w tej chwili już tylko motocyklami sportowymi, ale ze względu na starą znajomość stwierdził, że jeszcze mi go sprawdzi. No i co się okazało? Że motocykl jednak nie jest taki całkiem bezwypadkowy, że leżał na prawą stronę. Dokładnie ta owiewka była malowana, kiedy się ją zdejmie, to widać, że ona była malowana i widać od środka, że w jednym miejscu było właśnie takie delikatne zagięcie mocowania czachy. To zostało naprawione. I teraz uwaga, stwierdziliśmy, że skoro on leżał na prawą stronę, to te tarcze bardzo możliwe, że są zamontowane dlatego, to są akcesoryjne tarcze, o to też się pytałem, właściciel po prostu już tak kupił motocykl. W większości przypadków, jeżeli te przebiegi nie przekraczają 50-60 tysięcy kilometrów, kiedy tarcze trzeba wymienić w normalnej szosowej jeździe, to nie montuje się takich dobrych tarcz, tak? Takie tarcze przeważnie montuje się wtedy, kiedy na przykład felga była skrzywiona, bo motocykl w coś uderzył i tarcze też trzeba kupić nowe. I wtedy padł na mnie taki blady strach, że mówi: o kurde, może ten motocykl jednak wcale nie jest taki fajny, jak mi się wydawało, że to jednak jest jakiś trup po naprawie i tak dalej. Musiałem czekać niestety 3 tygodnie na swoim kolei u mechanika, żeby to sprawdzić, zweryfikować i to były takie 3 tygodnie, nawet 4 tygodnie. Takiego trochę bladego strachu mówię: oho, się coś. I teraz ani tego sprzedać, ani to zrobić. Jak to zrobisz, to będziesz miał zawsze z tyłu głowy, że jeździsz walonym motocyklem, nie? I powiem wam, że kiedyś miałem motocykl w dużo gorszym stanie, bo na przykład miałem SV-kę, gdzie po lagach było widać, że ona normalnie szorowała po asfalcie tymi lagami. I jak go kupowałem, tą SV-kę jak kupowałem, nie przejmowałem się tym specjalnie, nie? Sprzęgło też było do roboty, silnik palił trochę więcej, więc wydaje mi się, że on był tam robiony, ten motocykl, w sensie glebowany. I nie przeszkadzało mi to przykupnie. CBR-ka jednak, którą miałem F4i, jedna była taka torowa, można powiedzieć, szosowo-torowa i ja wiedziałem, że ona jest walona i taka miała być, to było spoko, ale druga, którą kupowałem, miała być perełką, okazało się, że wszystkie owiewki były malowane, chłodnica była krzywa, więc ona też tam, no przynajmniej jednego paczaka takiego mocniejszego miała. Może nie strzał z przodu, ale paczaka miała. A tutaj? Tutaj się totalnie zestresowałem, bo mówię, mógł mieć paciaka, mogło to być coś mocniejszego, może był nawet walony z przodu. Więc co, jak udało się już na ten termin zapisać, pojechać, zdejmujemy przód, zdejmujemy koło, tak, i sprawdzamy, pierwsze co, to sprawdzamy tą felgę, wywalamy opony, sprawdzamy felgę, czy ona nie jest może spawana, tak, z trzech, albo prostowana. Ściągamy to, okazuje się, że felga jest prosta. Nie? Sprawdziliśmy, felga jest prosta, nigdzie nie była spawana, nie ma żadnych śladów od środka, są nabite numery seryjne i tak, jest to felga od Versusa. Nie wiem, czy od tego Versusa, tego nie jestem w stanie zweryfikować w tym momencie, ale jest to oryginalna felga od Versusa, która nie jest krzywa. Założyliśmy, z powrotem wyważyliśmy, sprawdziliśmy resztę motocykla, na ramie żadnych śladów uszkodzeń nie ma. Też zobaczycie, że na zawieszeniu, zobaczcie, jakie to zawieszenie jest ładne, czyste. Tutaj u góry tak samo, jeszcze go przekręcę. To będziemy mogli tutaj wejść, czy my tu wyjdziemy? Zobaczcie, że tutaj, o, ograniczniki tak samo, nic, ani z jednej, ani z drugiej strony. Tutaj nic nie widać, chłodnica cała, nie ma żadnych wgnieceń. Z drugiej strony dokładnie tak samo. Wszystkie mocowania tutaj są oryginalne, więc ten motocykl na pewno leżał na prawą stronę. Być może nawet felgę miał wymienioną i te inne elementy również ma wymienione, bo były one uszkodzone, ale wymienione są na częściach oryginalnych. Nie wiem, czy nowych, czy na używanych, ale generalnie wszystkie te elementy są w bardzo dobrym stanie i są oryginalne. I gdyby nie to, że ta owiewka była malowana, tutaj brakuje tego napisu 1000. Tego nie zauważyłem wcześniej. Tutaj ten napis 1000 jest. Gdyby nie te drobne elementy, że właśnie tutaj było coś zagięte, tutaj było coś delikatnie malowane, to ja bym nawet nie wiedział i nie był w stanie się zorientować, że ten motocykl leżał, tak, jako zwykły laik. Dopiero mechanik, który naprawdę zna się na takich rzeczach, on jest w stanie was tutaj poinformować o tym, że faktycznie coś było robione. Natomiast dobra informacja jest taka, że to jest na tyle dobrze zrobione, że mimo, że on leżał, to generalnie jest w bardzo dobrym stanie technicznym. I stwierdziłem, że dobra, no jakby, tak jak powiedziałem wam, miałem gorsze motocykle,
Ten motocykl jest wygodny, fajnie się jeździ. Widzicie, tutaj są jakieś tam drobne rysy. I tak ma być, bo jak jeździłem swoim Tigerem, który był wychuchany, czysty, nowy, świetny, to za każdym razem, kiedy wchodziłeś na niego w tych buciorach turystycznych, kiedy gdzieś go zarysowałeś, kiedy na tych kufrach czarnych, metalowych było widać, aluminiowych, przepraszam, było widać pierwsze zarysowania, robiło się ich coraz więcej, to normalnie żal serduszko ściskał. A tutaj, kiedy on już jest używany, kiedy on już jest porysowany, tak kufry delikatnie gdzieś tam jakieś oznaki walki noszą, motocykl też jest gdzieś tam w którymś miejscu delikatnie porysowany, to w tej chwili już mi to kompletnie nie będzie przeszkadzało. A to ma być taki właśnie turystyczny motocykl szosowy, żeby mnie woził po Polsce, po Europie, nigdzie poza Europę tym motocyklem na pewno się nie będę wybierał. Będę mógł sobie testować i jakieś ciuchy motocyklowe, które trzeba będzie przetestować, żeby zrobić to w fajnie, przyjemnych warunkach i żeby z żoną gdzieś pojechać, bo siedzisko jest ogromne, a przy tym wszystkim ten motocykl ma być tani i łatwy w serwisie. A tu, jak możecie zobaczyć, Versys ładnie, dzielnie jeździ, muchy zbiera, zaraz będzie czyszczony, no i już mamy zamontowaną większą turystyczną szybę. To jest w ogóle ciekawostka, bo te crashpady prawdopodobnie właśnie zostały zamontowane, oryginalne Kawasaki, po paciaku już, nie? Tak na przyszłość, więc to jest fajna rzecz. Jeszcze tutaj pokażmy, jak wygląda ten tył bez kufrów. Tutaj też wszystko ładnie wygląda, nic nie jest dotknięte. Nawet jak on leżał, zobaczcie, na prawą stronę teoretycznie leżał, znaczy na 100% leżał na prawą stronę i tutaj nic nie jest dotknięte. Tu wszystko ładnie wygląda. Zero jakichkolwiek niepokojących rzeczy, żeby było porysowane. A przeważnie właśnie tutaj te ślady widać, nawet tłumik, nie? No, ja już miałem tłumiki, które naprawdę były mocno zrobione, a tutaj nic. To, co pewnie warto by było w przyszłości zrobić, to właśnie ten element, bo to już rdza po prostu wychodzi od użytkowania. Tak się zazwyczaj dzieje. A gdybyście się mnie pytali, co chciałbym jeszcze w tym motocyklu zrobić, to jest ta rzecz, którą chciałbym zrobić, czyli zabezpieczenie tej chłodnicy. Bo zobaczcie, ile ona już komarów innego syfu z drogi zbiera i po prostu w każdym motocyklu warto sobie ją zabezpieczyć. Bo już kiedyś wracałem z pękniętą chłodnicą i nie chcę już tego robić. Mimo że motocyklista ma doświadczenie, tak? I wiedziałem, żeby sprawdzić to zawieszenie, hamulce, jak się nim jedzie, wszystkie te elementy zewnętrzne, zajrzeć nawet pod kanapę, to wszystko byłem w stanie zrobić, tak? Zweryfikować, ale nie jesteś w stanie wszystkiego w 100% sprawdzić. I nawet jak jedziesz z mechanikiem taki motocykl oglądać, to żeby być tak w 100% pewny, to powinieneś otworzyć silnik, zobaczyć, co tam się dzieje, bo w każdym innym wypadku mechanik da ci tą pewność, mniej więcej w jakim jest stanie. Na pewno on ma większe doświadczenie i łatwiej będzie mu odrzucić te trupy niż tobie, czyli początkującemu, albo nawet zaawansowanemu motocykliście, ale nigdy to nie będzie 100% pewności. Nie? 100% pewności masz tylko w przypadku nowego motocykla, kiedy kupujesz go w salonie. Czy ja bym dzisiaj zrobił inaczej? Tak. Dzisiaj no mój mechanik nie mógł ze mną jechać, bo po prostu nie miał czasu. Postarałbym się albo wynająć jakiegoś mechanika na miejscu, bo bardzo często jest taka możliwość, że albo podjeżdżasz do danego mechanika, albo takiego mechanika wynajmujesz, żeby on pojechał przed tobą, zobaczyć ten motocykl i ci powie, czy w ogóle jest sens kupowania tego motocykla, albo pojechałbym na przykład do warsztatu lub do ASO. Często takie usługi z samego mechanika kosztują między 500 a 750 zł. Jeżeli chodzi o wizytę w warsztacie, to też od 500 do 1200 zł, w zależności, czy to jest ASO, czy to jest zwykły warsztat. Te ceny mogą się różnić delikatnie w zależności od regionów. Czy warto takie rzeczy robić? Tak, no bo inaczej utkniecie z motocyklem, który kosztował was 40 tysięcy złotych, 30 parę tysięcy złotych, i albo musi w niego dychę jeszcze włożyć, albo go, nie wiem, przygotować do sprzedaży, co też będzie mało uczciwe, bo ktoś inny kupi motocykl, którego wy nie chcecie, więc tak, na przyszłość tak bym robił. A czy kupiłbym teraz taki sam motocykl 3 nowy? No to jest bardzo ciekawe pytanie, bo okazuje się, że to już jest 42 tysiące złotych za chwilę, tak? A ciekawe, sensowne motocykle zaczynają się od 50 par tysięcy złotych, więc już ta przestrzeń robi się mniejsza. O tym zrobię osobny materiał i opowiem wam, jak wygląda kosztowo kupowanie używanego kontra nowego motocykla z salonu, jakie są różnice i czy warto. A na kanał na pewno wlecę jeszcze materiały vlogowe z tego Versysa po pierwszych jazdach, czy nadal jest to taki motocykl, jak myślałem, czy może jednak coś w mojej głowie się zmieniło. I widzimy się już wkrótce w kolejnych filmach. A jeszcze pamiętajcie o tych łapkach w górze, subskrypcjach i komentarzach, czy jak to tam się teraz robi. Bo tak mi kazali powiedzieć.